Człowiek zawarł oczy, otwierał, patrzy i jest w niebie normalnie, nie? Trzy pobioły mu przyszły, no i już są razem z nami. Moi drodzy Państwo, czas i pora, żeby przedstawić naszych gości, gościnie, bo teraz to się trzeba by jakoś odmieniowywać, bo się możecie działkę obrazić. Ksenia Mazań, Agata Wyleżo i Iwona Drozdowsko, witam Joszki gorąco i serdecznie. Witamy. Żeby tu była Agata, żeby tu była Ksenia, żeby tu była Iwona, jakby ktoś nie wiedział, tu się napisy pojawiają, wszystko się robi, wszystko już jest jasne. Dobrze, bo to jest po lekkim retuszu i to nie chodzi o to, żeście były tu kaś ponaciągać coś albo tego, i no chodzi o to, że zespół przeszedł taką zmiana i wesoło biesiada w takim składzie teraz. Parytety się trochę pozmieniały, ale działamy dalej prężnie, nie zatrzymujemy się. Nie zatrzymujecie się. Nie. To całkiem też fajnie, bo była taka pewna obawa w pewnym momencie, że to już na tyle wesołej biesiady. Ale jednak nie powiedziałyście dosyć, wzięłyście ster w swoje ręce, no właśnie, jak z tym sterem jest? Każdy dzierży tam kuncek steru, czy... Jeżeli chodzi o ster, to jak jedziemy, to my się zamieniamy jako kierowca. A na scenie wszystkie działamy razem. Aha, to jest taka dyplomatyczna troszkę odpowiedź, nie? Aha. Ale zawsze w takiej grupie musi być jakaś decyzyjność. Jak z tą decyzyjnością u was to wygląda? Na przykład, no nie wiem, wpadł pomysł na teledysk. Agata przedstawił i kto finalnie, no bo przecież są trzy kobiety, trzy różne zdania mogą być, nie? Aha, są. Wiesz co, no wyjątkowo, właśnie wyjątkowe to jest, bo u nas w zespole podejmujemy decyzję we trzy. Może to się wydać dziwne, naprawdę, ale jak jest taka sytuacja, że ma być teledysk czy cokolwiek, to my się spotykamy, obgadujemy temat i podejmujemy decyzję. I tak to u nas wygląda. I to była w ogóle pierwsza decyzja, jaka zapadła tak. W Wysokiej Biesiadzie, trzech działkach ze Śląska, to była taka, że decyzję będziemy wszystkie podejmować wspólnie. Proszę bardzo, podjęły taką decyzję i są razem z nami. Dzisiaj wy nie odchodźcie, nika i zostańcie. Trzy działki ze Śląska, klachomy za chwilę dalej. Działchy, bo teraz to pytanie będzie zawierało szereg pytań, więc musimy się jakoś skupić nad tym wszystkim. Zaczniemy od tym, od tej strony muzycznej. Kto jest odpowiedzialny za tekst, kompozycja, za repertuar? Wszystkie. Będziemy trochę monotematyczne. Tak, wszystkie. No, ale to nie ma tak, że ktoś nie, pisze, nie, to trzeba, z muzyka. No. Wiem, o co pytasz. Może powiem tak, że muzycznie to najbardziej ja. Natomiast jeśli chodzi o tekst, to najbardziej może Agata jest taką osobą, która tu w tej grupie się wybija, ale potem też jest tak, że piszemy, dopisujemy, dokładamy. Także znowu we trzy. Czyli powstaje jakiś zarys tego tekstu i dopracowanie tak, jest wspólne. Tak. Dobra, a repertuar jak powstaje? Na przykład macie 10 numerów do zagrania na jakimś koncercie. Kto jest za to odpowiedzialny? Żeby ten szkic stworzyć, bo po tym robicie to razem na pewno. Nie uwierzysz, co ci powiem. No. Nie uwierzysz naprawdę, ale znowu we trzy. I to jest zawsze pół godziny przed koncertem. Patrzymy, co się dzieje, patrzymy, jaka jest atmosfera i układamy schemat sobie, tak. Całej imprezy. Wiesz co, ale teraz ostatnio podziało się o tyle lepiej, że na przykład już wyszłyśmy z tych schematów, nie? Że przed koncertem teraz to, teraz to, teraz tamto. Nie, teraz czekamy, jaka będzie reakcja publiczności tak. I co w danym momencie będzie fajne. No i też co Agata powie, jaki znak też Ksenia pokaże na scenie. Ja, czyli i my macie wtedy taką wiemy, serię znaków. Też, tak. Dokładnie powiem ci, tak. Że powstał taki jeden znak, może nie będę go teraz przedstawiać, chyba że zapytasz później, to tak, ale też to tak właśnie wygląda. Nie, to jakbyście Państwo myśleli, że one tańczą, to one po prostu sobie przekazują znak, jaki jest następny song, nie? Dobrze, ale te pytanie będzie, jeszcze dalej będziemy kontynuować, bo jakbym spytał o pomysły, to powiecie, jak wszystkie razem te pomysły zdradzacie oczywiście. Dobra, ale do czego ta wesoła biesiada, te działchy ze Śląska zmierzają? W jakim kierunku to wszystko będzie? Jaki to jest kierunek muzyczny, który byście chciały obrać? Albo żeście już obrały i go nie będziecie zmieniać? Wiesz co, powstała taka mieszanka, gdzieś tam w głowie jest tyle pomysłów jeszcze innych, różnych. Wydaje mi się, że to, co teraz taki miks powstał stylowy, wydaje mi się, że to jest fajne, że nie zostałyśmy tylko przy tym, że to jest biesiada, że to są tylko takie śląskie kawałki biesiadne typowo, ale że też są piosenki tematycznie, które mogą gdzieś tam w ludziach pobudzić jakieś uczucia, że ktoś coś polubi, że sobie będzie śpiewał, ma jakiś motyw fajny i w tym kierunku chcielibyśmy pójść. Przede wszystkim dla publiczności, dla słuchaczy. O. Słuchajcie, na tym mógłby postawić kropkę, spuentować i iść dalej, ale dalej nie można iść obojętnie obok waszego
drugiego projektu? Oho! A co, słyszałeś? Właśnie. No, słyszałeś. No. Widziałeś? Widziałeś, słyszałeś, bo to pokazuje po raz kolejny, że Śląsk, pomimo tego, że wy też pokazujecie go, że jest z tą nudelkulą, z tą roladą, z tą kluską, do czego przejdziemy później, może być zupełnie inny. Tak. Pokazujemy też się od tej strony wiedźmy. To wszyscy wiedzą, to nie trzeba się pokazywać, nie? No co? Słuchaj, jakbyś się przeniosła troszkę do mitologii takiej śląskiej, to takie połednice. Przeczytaj o tych paniach i będziesz... To ja doczytam. To ty doczytaj. Ja doczytam. Tak. Gdzieś tam jakieś podobieństwo by się w nas znalazło. Dlatego o tym mówisz, ja wiem. Dlatego, ale dziewanny, tak? Dziewianki. To jest takie ważne... Nic wanną. Dziewianki. Dobrze, to Działchy, to jest taki wasz nowy pomysł, ale czy on jest mega różny od tego, co robicie na co dzień jako Działchy ze Śląska? Tak. Skąd w ogóle taki pomysł? To jest w ogóle fajna historia, bo ten pomysł się urodził jakieś 3 lata temu. Nie przesadzaj, Agacie, może z 2. Może z 2 lata temu. Trochę czasu minęło, oczywiście to była trasa gdzieś na koncert daleko w Polsce. Przesłuchiwałyśmy najróżniejszą muzykę, no bo nie da cały czas się słuchać biesiady, jadąc na koncert, śpiewając tą biesiadę, no to się słucha też czegoś innego i nagle jest ta eureka, takie to, co my chcemy jeszcze też zrobić. I tak jak to usłyszałyśmy, Iwonie to chodziło po głowie. Różne teksty nam chodziły też po głowie. I ten pomysł właśnie na tego typu muzykę, to już tam gdzieś, ja o tym mówiłam, myśmy o tym rozmawiały, dyskutowałyśmy i wiesz co, po prostu to jest coś dla nas, uważam, niesamowitego, że powstała w ogóle taka muzyka, pomysłów mamy jeszcze dużo. No właśnie, bo chciałem zapytać, czy na tym jednym numerze to jest szluz i koniec, czy... Właśnie nie. Nie, teraz bardziej autorsko i teraz bardziej tak podnosząc tą kulturę śląską i polską, mówię kulturę, nie mówiąc nic złego, a propos tego, że nie ma tej kultury, ona jest, ale nie jest tak, że tak powiem ładnie po polsku, wyeksponowana jak należy. Jest tyle różnych fajnych rzeczy, tradycji, które leżą gdzieś tam, wiesz. Głęboko zakopane, my z nich nie korzystamy, a dziewianki. Co jest takie oklepane. Właśnie, o to chodzi. Bardzo dobrze mnie zrozumiałeś. Ale może też powiedzmy głośno, co my tam robimy w tych dziewiankach, bo my tak mówimy o tych dziewiankach, a nie padło słowo, że tutaj przyczepiłyśmy się mocno tradycji słowiańskich. Tak. Tam są tradycje słowiańskie, ale to też jest folk, jakby na to nie spojrzeć, tak? Jest to folk, tylko bardziej elektro. Tak, i właśnie. Tak. I chciałbym jeszcze na koniec zadać jedno pytanie. Czy nie boicie się porównania... Ja zresztą o to Agata zapytał, to nie jest absolutnie żadna tajemnica, bo Agata o to zapytał, jak wysłała mi ten numer. Nie boicie się porównania do Tuli, która gdzieś tam była prekursorem takiego nurtu? Jest to mega dobre i mega podobne, tak? Wiesz co, Tulia jest wspaniałym zespołem, ale to mimo wszystko, według mojego ucha, jest to jednak trochę różni się od tych dziewianek. I dlatego ja nie postanowiłam się wzorować też muzycznie na tym zespole, szanuję bardzo. Chcemy iść tak w drugą stronę, w sensie takim, żeby troszeczkę stylowo od tego odbiec. Ale tradycja i sam zamysł, no, gdzieś tam może być podobny. Dlatego ludzie też mogą tak... O to pytam, bo chciałbym, żeby było jasno powiedziane, że to jest wasz pomysł, że to wy idziecie sobie w takim kierunku, wam się to podoba, a nie jest to, co za chwilę, bo wiecie, że za chwilę ktoś tam mówi, a to już było, bo jak to w internetach było. Tak, jak to między ludźmi bywa. Ludzie zawsze gadają i gadać będą. Tak. Ale wy macie troszkę też inny pomysł na to z drugiej strony, bo jeżeli chcecie, robicie to folkowo i podnosicie ta kultura coraz to wyżej, pokazując coś, czego normalnie inny zespół nie pokazuje, to robicie to zupełnie inaczej, bo tutaj w przypadku Tuli to są numery, które są dobrze znane, skowerowane, tak? Tak. W większości przypadków. No tutaj ten nasz numer to też jest podkład, to też jest cover, tylko on jest wzbogacony.
Natomiast on jest to będzie taki stuningowany jeszcze twoimi skrzypcami. Tak, tak, bo to gdzieś tam w głowie chodzi. Tutaj ale jest kawał dobrej roboty wykonanej przez Iwonę. Ale wiesz, o czym chcę powiedzieć, że właśnie następne numery, jakie będą, no to właśnie będą takie już nasze autorskie. W oparciu właśnie o tą kulturę, czy śląska, czy słowiańską, ta, która nam się bardzo podoba i gdzieś tam w tej chwili to też wychodzi. Ale będą to autorskie utwory muzyczne. To, co mamy w głowie już, to dziewczyny, to potem tak. Dobra, słuchajcie, tak. Zaraz przejdziemy też do płyty, przejdziemy do ciochów ze Śląska i no teraz już na finał tego pytania, bo skoro wspomnieliśmy o tym nowym projekcie, nie będzie wam to kolidowało? A dlaczego? Nie. Wiesz, to nie możemy powiedzieć ani tak, ani nie. My bardzo chciałybyśmy grać te piosenki, które mamy łącznie z tą śląską biesiadą, którą lubimy i ludzie to też lubią. Nam się to podoba, dlatego że my to mamy tak właśnie opracowane, a nie inaczej. Ale ten drugi, no trudno powiedzieć, czy nam to nie będzie kolidowało. Zależy, a próbowałaście, ile... Kaś, na którymś z koncertów te dziewianki przeczuć? Jeszcze nie. Wiesz co, jeszcze tego nie robiłyśmy, chcemy jednak jak zebrać będą więcej 3-4. Materiału, żeby można było to zrobić jako osobne wejście. Nie, że tutaj szła dzieweczka i nagle bum, dziewianki, tylko mała przerwa. A spróbować na bis? Jeszcze nie miałyśmy odwagi, no to zobaczymy. Wszystko przed nami. Dobrze, to ja pomysł dołu, jakby co, to pomysł dziękujemy. Był, żeby było jasne. Okej, jasne, powiemy o tym. Trzym ja mocno kciuki za jeden i za drugi projekt. My już za chwilę wracamy do wspólnego klachania. Ja jest dziołka ze Śląska i ofę czwarno jest. Umia dobrze tańcować i każdy Śląsk o tym wie. Dziochy, dobra, to wróćmy do tematu tych dziochy ze Śląska. Chociaż ten drugi temat też jest bardzo ciekawy. Pytać wesoło biesiada o płyta to jest troszkę kłopotliwy temat. Więc nie wiem, czy poruszaj w ogóle ten temat, ale porusza. Tak lekko go poruszymy, dobra. Bo pewnie jest rzesza fanów, kiedy czeko i kiedy nieraz po koncercie pyto o płytę. Chcemy płyta, chcemy ją wziąć do domu. Pytają. I teraz prawda. Ksenia coś powie, bo wiem, że Ksenia bierze... To Ksenia opowie o płycie. Bo Ksenia bierze cię za... oddajemy ci głos. Bo normalnie na koncertach Ksenia to śpiewa, nie? Więc ona je, mówi... Nie tylko na koncertach. No. Bo też nic on więc się płyta zdarza. Będzie, kochani, nie martwcie się, płyta będzie niebawem, bo już mamy materiał zebrany, tak, że... No dobrze, będzie. Trzymaj kciuki, ale materiał zebrany to znaczy się, że już jest ku końcowi, już jest Kaś, fizycznie widać data, czy... Fizycznie daty nie widać, tak naprawdę mamy jeszcze dwa numery do dogrania w studio, jak dogramy te dwa numery, no to wtedy mamy komplet materiału, który chcemy zawrzeć na krążku, no i wio do wytwórni. Wio do wytwórni. Wio do wytwórni. Dobrze, wytwórnie uważajcie, bo będą jechać. Przydziołki ze Śląska jadą. Na biało obleczone. To może być hit. To na pewno będzie hit. Ale dziochy, to jeszcze teraz temat, który bardzo interesuje mnie w tym studiu, zarówno mnie, jak i producenta listy. W jakiej formie ta płyta? Czy to tradycyjnie będzie krążek, czy jednak w dobie tej takiej digitalizacji, kiedy wszystko już jest cyfrowe i dostępne na wszystkich możliwych tam, nie wiem, portalach streamingowych do pobrania, nie do pobrania, może pójdziecie tak jak Arkadia Kero była prekursorem tego, żeby wydać pendrive'a z piosenkami. Jak myślicie, czy wasi fani są już na to gotowi, żeby dostać pendrive'a, czy jednak będą cały czas liczyć na to, że krążek, autograf, kusiol. Raczej. Ja myślę, że płyta. Forma tradycyjna, czyli płyta, czyli krążek, jak najbardziej się pokażą. Chcemy ją wydać też w jakiejś ilości nie hurtowej, a raczej symbolicznej. No, więc... bo jedno wydano płyta młocie, nie? No, okładki wystarczy podmienić, nie? Tak, tak. Także plastiki już są generalnie, nie? Tak, tak. Troszkę to nie bycie. Ona już nawet szlachetności nabrała, ta płyta, powiedziała. Inaczej brzmi, cieplej. To będzie taki złoty kruk, coś mi się wydaje, nie? Możecie tak. Jako gratis zawsze dodawać, nie? Tak, dokładnie. Jedna płyta, jak chce ktoś jeszcze drugą dla sąsiada, to jak się dobrze uśmiechnie, to myślę, że ale to jest to pamiątka. Jest to też pamiątka dla oczywiście, nas. Oczywiście, nie, możemy się tutaj śmiać. Tak. Były takie perypety, a nie inne, tak się oczywiście. Potoczyło. Ale widocznie, jak ktoś mądry powiedział, tak musiało być. Tak, bo tak by nie było wtedy. Gdyby było tak, jak było, to by tak nie było. Tak, o, jakie to jest mądre. Ty masz złote usta normalnie.
Chciał się, kochanie, wytłumaczyć tu słowa do mojej żony. Ona na temat ust to chodzi o mowa, nie? Że tam no, gada, że złote usta mam, czy coś nie. To... Tak, pozdrawiam małżonkę, chodzi tak, o tak. Złotą mowę. Tak, złotą mowę, tak. Dobrze, moje drogie dziełchy. Forma tradycyjna, na nią będziemy jeszcze czekać, ale myślicie, że 2024 to jest taki dobry rok? Myślimy, że tak. Myślimy, że tak. W 2022 mocno się wzięłyśmy do roboty. 2023 to jest dla nas też rok refleksji, na pewno wielu refleksji. I też dużo pracy. Też dużo bardzo pracy. Dużo. I 2024 to jest taki rok, gdzie możemy wszystko już też spokojnie podopinać. I może trochę konsumować. To jest fajne. My lubimy. Tak. Lubimy jeść. Czyli łączy nas coś generalnie. Państwo też już niedługo skonsumujecie ta płyta, jeszcze chwila będzie 2024 i mam nadzieję, że następnym razem, jak się już tu spotkamy z wesołą biesiadą, to powiedzmy, ja już jest. To ona. Dobra, wyczekajcie, bo ostatnie pytanie przed nami. Jo jest dziołcha ze Śląska, jo godą bo umia dobrze podrywać, chupa już dogodą bo. Dobrze, dziążki, to teraz przejdźmy do tego, co na co dzień w naszej liście, czyli jo jest dziołcha ze Śląska i teledysk, który pokazujemy, zrealizowany, taki troszkę teledysk. No, najpierw powiemy, że od 3 tygodni na naszej liście jest promowany, tam są głosy do góry, na dół, różnie się, ale dobrze zaradzi generalnie. I no, że w tym filmie, w tym obrazku jest pokazano odwrotność takiego tradycyjnego śląskiego życia, nie? Bo co, hop do roboty, nie? A dziołchy co? Karty! Karty, kameczka, ciasteczko, limpa. Ale obiad był przygotowany. Ale Kaj, Szkuba nie pierzu. Kaj, te inne śląskie tradycje. To się teraz do Ikei jedzie. Aha. No. Rolada my zrobiły, kluski ukulały. Ciasto było. Wszystko do hopa przygotowane, więc on mógł się zająć sobą. To jest takie przesłanie dla wszystkich śląskich dziołków, żeby też pomyślały czasem o sobie trochę. Tak. I żeby się siadły, żeby pogadały z koleżankami, tak, żeby się spotkały, napiły się wiśnióweczki, pograły w karty, a obiadek szybciutko i wtedy jest pięknie. I to jest życie. No dobrze. Życie trzeba celebrować. Śląsk jest piękny. No tak, tak. I no teraz mi powiedzcie, kiedy to Richtig zrobiła te kluski. Wszystkie wykulały. No przecież my wszystko robimy razem. Rolady też? Tak. No dyć. Wiesz, ile tam jeszcze było później poza kadrami rolad? O, mięsna zimno. Jeszcze krupnioki były, ale faktycznie no, były. Już nie weszły w zdjęcia, bo zostały skonsumowane. Nie. Czyli coś w stylu, gdzie jest ostatnia parówka hrabiego Kenta. Kto zeżar parówkę? Tak. I parówkowym skrytożercom mówimy nie. Tu zmieńmy to na krupnioki. Dobrze, ale powiedzcie mi ten chwyt nudelkuli. To jest. To było ćwiczone jakoś, nie wiem. To wyszło na spontanie. To wyszło całkiem spontanicznie. Dziełcha akurat siedziały w drugim pokoju. Myśmy nawet tego nie widziały. Mieszkanie, w którym kręciliśmy na Nikiszowcu. Przepiękne mieszkanie, przepięknie wystylizowane, ale malutkie. Jak się rozstawiło wszystkie lampy, kamery, no to już było miejsce tylko dla jednej osoby albo nas jakoś ucisnąć. Więc mnie chłopcy zawołali, te zostały w drugiej izbie. Ja tak sobie otworzyłam po prostu szufladę, coś mnie tchnęło, a tam ta nudelkula. I chłopcy patrzą, ja bierto. Ja po prostu tak wzięłam, sobie pomachałam i oni to skręcili. Więc ja też nie byłam do końca świadoma tego, że to jest akurat kręcone, że to będzie wykorzystane, a został z tego zrobiony bardzo dobry przewodnik też w tym teledysku. Fajne. Więc to był całkowity spontan. Całkowity spontan. Ja inaczej chciał podkreślić, to znaczy się, żeby było jasne, tu stoją mężatki. Tu stoi singielka i już wie, jak obsługiwać nudelkula. Na Śląsku. Na Śląsku. I obszaja wszystkim hopom. To było wszystko przemyślane. Także panowie, zastanówcie się, zanim wybierzecie numer do Agaty. Albo zobaczcie, co ma w szufladach, nie? Ja nikomu krzywdy nie zrobię. Nie. Jak go doma moja mama, same dobre. Dobrze, bo jedyne i niepowtarzalne dziołchy ze Śląska razem ze mną, dziążki. Dziękuję wam bardzo za to spotkanie, było mi niezmiernie miło. Mam nadzieję, że zaś się trafimy. I nam też bardzo dziękujemy za zaproszenie. Do zobaczenia zaś. No. Do zobaczenia. Wesoło biesiada, a my lecimy dalej. Dziękujemy.